10 lipca wspominamy błogosławionego Mikołaja Alberga, męczennika. Mikołaj urodził się 10 września 1830 roku w Kordobie w Hiszpanii. Pochodził z wielodzietnej i pobożnej rodziny. Z 10 braci 6 poświęciło się na służbę Bogu. Podstawową edukację otrzymał w rodzinnym domu i miejscowej szkole. Po jej ukończeniu podjął pracę w sklepie, ponieważ ta pochłaniała dużo czasu i uniemożliwiała mu udział w nabożeństwach, zmienił ją. Pomagał w rodzinnym gospodarstwie i gospodarstwie wujka. Lubił czytać życiorysy świętych, zwłaszcza męczenników. Dużo się modlił. Od dziecka pragnął zostać kapłanem, ale rozpoczęcie studiów uniemożliwiała mu bieda. Dojrzewało w nim pragnienie, które często powtarzał. Będę cierpiał śmierć 1000 razy, ale nigdy nie zdradzę mojego Pana. Musiał pokonać wiele różnych trudności, zanim w wieku 25 lat wstąpił do zakonu ojców franciszkanów w Madrycie. Po odbyciu formacji zakonnej i ukończeniu studiów, 27 lutego 1858 roku przyjął sakrament kapłaństwa. 19 marca odprawił swoją pierwszą mszę świętą, a na początku 1859 roku dowiedział się, że może wyjechać do upragnionej pracy misyjnej w Ziemi Świętej. Wyjechał tak szybko, że nawet nie zdążył pożegnać się z żyjącą jeszcze matką i rodziną. Przyszli misjonarze wyjechali 11 i 12 stycznia 1859 roku. 21 lutego dotarli do Jerozolimy. Najpierw odwiedzili sanktuaria, którymi opiekowali się ojcowie franciszkanie, a także inne, związane z życiem Pana Jezusa. Wielki tydzień przeżył w Jerozolimie. Później przyszłych misjonarzy wysłano do Damaszku w Syrii na naukę języka arabskiego. W tym czasie rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan w górach Libanu. Fanatyczne bandy druzów, kurdów i beduinów wkraczały do chrześcijańskich wiosek i mordowały chrześcijan. Grozili też wiernym z Damaszku. Przy współudziale i pomocy wodzów muzułmanów i niektórych mieszkańców miasta, w nocy z 9 na 10 lipca fanatycy napadli na dzielnicę chrześcijańską, siejąc wszędzie terror, spustoszenie i śmierć. Zakonnicy zamknęli się w klasztorze. Spodziewali się, że potężne mury będą skuteczną obroną. Jednakże do klasztoru wtargnięto przez niezabezpieczone boczne drzwi, których nikt nie używał. Wskazał je zdrajca, być może któryś z miejscowych dozorców. Wszyscy zakonnicy zostali bestialsko poddani różnym torturom i tylko dlatego, że byli chrześcijanami, zginęli za wiarę i zakończyli swoje męczeństwo chwalebną śmiercią. Taką informację podaje Martyrologium Rzymskie. Ojciec Mikołaj został barbarzyńsko zastrzelony przez pluton egzekucyjny wraz z 7 współbraćmi rano 10 lipca 1860 roku. Był najmłodszym z zakonników, miał niespełna 30 lat. Wszyscy męczennicy, a wśród nich Mikołaj, zostali uroczyście beatyfikowani przez papieża Piusa XI 10 października 1926 roku, 6 lat po ich męczeńskiej śmierci. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Mikołaja, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.